Panie profesorze, pielęgniarka, psychoterapeutka, nauczycielka, siostra Hatunę, tak, swoją służbą ubogim dociera do ponad 6 milionów ludzi w 35 krajach świata. Czy to jest druga Matka Teresa? Tak mogę ją nazwać. Znałem osobiście tą siostrę Hatun, z nią rozmawiałem kilkakrotnie. Jest aktywna również naukowo, bierze udział w konferencjach. Głos jest słyszalny. Ona chce być właściwie wszędzie, gdzie może wpłynąć na postawy ludzi, nakłonić ludzi do pomocy innym, przedstawić sytuację swojego narodu, swoich ludzi, losu swoich krewnych, którzy mają trudne warunki życia na Bliskim Wschodzie, nie tylko tam zresztą. I ona faktycznie jest niezmordowana, jest bardzo aktywna, jest bardzo odważna. Założyła sama kobieta, co jest rzadkie na Bliskim Wschodzie, żeby kobieta wychowana na wsi, w relacjach wiadomo jakich na Bliskim Wschodzie, miałaby taką odwagę i taką determinację, żeby stworzyć organizację światową, można powiedzieć. Inauguracja jej fundacji to był wielki festyn w Niemczech, gdzie przyszło około 200 ludzi, znanych ludzi, dziennikarzy, polityków, biznesmenów. I to jest bardzo, bardzo rzadki przypadek, żeby kobieta Bliskiego Wschodu właśnie mogła tak działać na szeroką skalę. Na pewno ja uważam, że ją tak za taką i sądzę, że ma jeszcze przed sobą długą drogę pracy, bo jeszcze jest młoda i ciągle ma plany i ciągle na świecie jest niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Ciągle są ludzie, którzy potrzebują jej pomocy. Ona wszędzie chętnie zbiera pomoc, mobilizuje ludzi, nie boi się zapukać do każdych drzwi, opowiada w swojej książce właśnie o różnych takich sytuacjach, gdzie zatrudniano, na przykład ona buduje szkoły, buduje studnie, buduje w ogóle, finansuje studia, finansuje szpitale. Naprawdę działalność ma bardzo szeroką i widać, że zaczyna ludzie rozumieć jej działalność i spieszą się z pomocą jej tym planom różnym i dlatego ona jest optymistyczna, nastawiona optymistycznie, że raczej będzie mogła kontynuować tę działalność. Nasuwa się takie pytanie, jak to jest, że można urodzić się w kraju, gdzie jest się otoczonym przez ludzi wrogich, tak? Przez karmionych stereotypami, przez którymi jest karmionych wielu muzułmanów, Kurdów, a jednocześnie jeszcze mieć siły, by pomagać innym, znaleźć siłę, żeby nie dbać tylko o swoje podwórko, ale docierać do ponad 6 milionów ludzi. No przecież kto dzisiaj może powiedzieć, jaka fundacja może powiedzieć, że dociera z pomocą do 6 milionów ludzi w 35 krajach? No to jest właśnie fenomen tej siostry Hatun. To jest faktycznie przypadek bardzo rzadki. W swojej książce opisuje oczywiście warunkach życia na wsi, jakie były zagrożenia, co ona sama przeżyła, jej ojciec i tak dalej. Groźby były non-stop, jak ludzie kradli ich owoce, jak odisiali, a inni zbierali. No opisuje to wszystko i dlatego właśnie to jest dziwne, że ona będąc młoda w sumie uciekła stamtąd do Europy i będąc w młodym wieku do zakonu wstąpiła i to do klasztorów, który działa w tej chwili na terenie Holandii, na granicy holendersko-niemieckiej i później właśnie pojechała do Kottayam, do Indii zresztą. Bardzo dobrze się stało, że mamy okazję w tej chwili, będąc w Europie, pojechać do tych zapomnianych, można powiedzieć, skupisk chrześcijańskich od świętego Tomasza, którzy są w Indiach. Bo właśnie będąc w kraju arabskim, takiej możliwości by nie było. Zresztą tam kontakty są znikome w krajach arabskich, nawet w obrębie kraju kontaktów nie ma. To nie mówiąc o kontaktach między ludźmi żyjącymi w dwóch różnych krajach, czy w dwóch różnych kontynentach. To jest niemożliwe. Dlatego ona wykorzystała tą szansę i pojechała do Indii. Ostatnio dużo organizuje się wycieczek do Kottayam, do Indii. No i tam ona w klasztorze była właśnie świętego Efrema i widziała na własne oczy tą biedę, straszną biedę. Opisuje ją, że ludzie właściwie żyli w namiotach robionych z folii plastikowej i pod deszczem i tak dalej. Widziała, jak na przykład jedno dziecko spało w kałuży w ogóle i tam jak rodzice podsunęli pod dziecko kamień i ona to widziała i nie mogła wytrzymać i właśnie od tego zaczęła się jej działalność. Także ona
widziała na własne oczy, co to jest bieda, jak można, jak rodzina żyje, ludzie bez jedzenia, bez ubrania, bez dachu nad głową. I pomyślała, porównała się życie tamtych ludzi, którzy mają takie same prawo żyć jak Europejczycy. A życie Europejczyków, no, upływających w dostatku, prawda, ma wszystko, i postanowiła właśnie przyjechać, organizować ludzi. No, oczywiście musiała dużo przed tym dowiadywać się, prawda, jakie są szanse, możliwości, kiedy już miała zielone światło od różnych ludzi, wspierali ją, ojciec bardzo ją wspierał od początku, no to założyła tą fundację i zaczęła właśnie działać. Także to faktycznie jest to, że ona chyba od początku musiała mieć jakieś w sobie, jakieś pierwiastki, które no, dopiero w Europie zostały, prawda, ujawnione, w Europie zostały rozwijane, i ona jest bardzo, bardzo wrażliwa, bardzo często na przykład, kiedy widzi takie sytuacje, ona płacze, w ogóle przytula ludzi biednych, no, jest bardzo taka, no, jak na Bliskim Wschodzie, ludzie są bardzo tak uczuciowi, bardzo, i ona to faktycznie pokazuje, na przykład opisuje tutaj różne sytuacje, kiedy dziennikarz pokazywał, jak on znalazł ciało swojego syna w Iraku, chrześcijanina oczywiście, który był tłumaczem dla Amerykanów, i tam było dużo ciał wyrzuconych i bez głów. I ojciec musiał szukać swojego syna, no i znalazł, poznał po ubiorze. No i odmówił chowania syna bez głowy. No i później została głowa dostarczona. Niesamowite. Ona opisuje tak, mówi, że cały czas płakała, kiedy widziała ten film, te rozmowy z tym panem. Także ona nie boi się tych tematów i faktycznie jest świadkiem tragedii, wielu tragedii różnych ludzi. I dla niej właściwie ból wszystkich ludzi jest jej bólem. I stąd próbuje dotrzeć do tych ludzi, żeby nie tylko finansowo popierać, ale też psychicznie przytulać, bo to jest bardzo ważne dla ludzi, naprawdę to jest bardzo ważne, co w Europie rzadko spotykane jest, ale przede wszystkim te uczucie, dzielić się uczuciem z ludźmi, prawda, sympatyzować się z nimi, dać im dowód na to, że ktoś o nich myśli, że ktoś odczuwa ich ból. To jest dla niej tak samo ważne jak pomoc finansowa. W jednym z swoich wywiadów siostra Hatun mówi: jestem przekonana, że tylko miłość Chrystusa może dać pokój temu światu, z Koranem, który propaguje barbarzyństwo, mordowanie, gwałty, porwania, kłamstwo i wykorzystywanie, nie jest możliwe normalne ludzkie życie. A w innym miejscu z kolei mówi: jedynym powodem, dla którego musieliśmy wszystko sprzedać i wyjechać, była nasza wiara. Tak. I stąd moje pytanie, jak Asyryjczycy kształtują tą wiarę od kołyski, bo tak można powiedzieć, że ona nasiąkła tą wiarą od domu rodzinnego, od samego początku. Tak, to prawda. To, co mówi, jest prawdą. Każdy żyjący tam chrześcijanin o tym wie. No, nie tylko relacje międzysąsiedzkie, nie tylko programy telewizyjne, nie tylko artykuły w gazetach, kazania, przemówienia emitowane w telewizjach i tak dalej, przypominają zawsze, że jednak życie tam dla chrześcijan jest, no, nienormalne wręcz. I oni bardzo, bardzo próbują, chrześcijanie w tamtych krajach, jako dlatego właśnie oni kładą nacisk na edukację, żeby poprzez edukację jakoś zaznaczyć swoją obecność. Bo i tak oczywiście są ograniczenia awansu społecznego, politycznego, nawet naukowego w tych krajach. Ona oczywiście jako chrześcijanka musiała, no, sama zresztą przeżyła różne tragedie z powodu swojej wiary. Tylko i wyłącznie dlatego, że chrześcijanie, no, mogą żyć trochę lepiej, mogą, nie wiem, mieć inny model rodziny, mogą mieć ambicje, kobieta u nich jest traktowana troszeczkę, no, inaczej niż u muzułmanów, ma swobodę w domu już, ma możliwość startu i tak dalej. To nie podoba się muzułmanom, dlatego próbują, no niestety, tak bywało, znam to też ze swojej wsi, z własnej autopsji znam takie przypadki, gdzie, no, no jakoś, to jest dziwna filozofia tych wyznawców islamu, że jak widzą, że ktoś żyje troszeczkę lepiej od nich, lepiej się gospodaruje, ma lepsze wyniki w nauce, lepiej wygląda, to budzi u nich to jakoś, nie wiem, nie tylko zażal, ale niechęć, i chcą tego się pozbyć. I dlatego ona była często właśnie atakowana w szkole, na przykład, jak ona opisuje, bo jak można inaczej postąpić, kiedy ona sama, będąca w szkole, w której byli tylko uczniowie asyryjscy, tylko i wyłącznie, a tylko dyrektor był muzułmaninem, że ona miała zapisywać nazwiska dzieci, które mówią po aramejsku, aby ich ukarać.
No jak może taki człowiek się czuć, kiedy wjeżdża do Europy i widzi w pełną swobodę? I ona musiała to robić. Często były dzieci karane za to, że na przykład ktoś, jakieś dziecko pisał, uczył się języka i napisał na tablicy w czasie przerwy. W wieku 10-9 lat napisał pierwszą literkę swojego imienia na tablicy. No to jak dyrektor to widział tą literkę, nazwał to heretycka literka. Kto napisał tą literkę? Zakazana litera. Nawet język, pismo jest zakazany. No to jak człowiek to widzi, takie sceny, to nie może po prostu nie reagować, nie może nie krzyczeć, prawda, że jest... Nie. I to właśnie, z czego to wynika? No wszystko, co jest obce, czy to pismo, czy to jakieś, nie wiem, nawet strój, nawet, no wszystko jest obce, to budzi jakąś niechęć tych ludzi i stąd właśnie te układają się te relacje od początku jakoś konfliktowo. I dlatego no, ona to wie, ona bo to przeżyła, ona to widzi i ciągle spotyka ludzi, którzy przeżyli to samo, co ona przeżyła. To, co ona pisze w swojej książce, to, co widziała w Iraku, w Syrii, w Turcji, w Egipcie, wszędzie. Ona to sama pisze, porównanie do tego, co ona żyła. I dlatego ona to rozumie doskonale, bardziej niż Europejczyk, bo Europejczyk nie bardzo zdaje sobie sprawę z tego, że takie w ogóle relacje mogą istnieć, że takie barbarzyństwo, że taka skala okrucieństwa może w ogóle istnieć u ludzi. Jak można obciąć głowę komuś dlatego, że był tłumaczem Amerykanów? Bo Amerykanie są chrześcijanami, tak uważają, więc skoro z nimi było tłumaczem, to oni też zdrajcą. No tak uważają. I został dużo osób, zresztą czekał do Polski sporo tych tłumaczy Amerykanów, którzy no, byli zagrożeni. Właśnie chciałbym nawiązać do tej tureckiej szkoły, do której chodziła siostra Hatun, mhm. gdzie była nauka jej rodzimego języka zakazana. Tak. Ona tam w pewnym momencie przyznaje, że w każdy piątek, kiedy odbywały się obowiązkowe zajęcia z islamu, uczniowie Asyryjczycy bojkotowali je, chrześcijańscy uczniowie, natomiast nauczyciel bił dzieci długą metalową linijką. Tak. No ale przecież ktoś może powiedzieć, że to jest tylko taki incydent ograniczony do jednej szkoły, przecież w Koranie jest napisane, że nie ma przymusu w religii. Czy to są jakieś podwójne standardy? Tak. Tak, mówiąc o Koranie, to trzeba powiedzieć otwarcie powiedzieć, że właściwie są dwa Korany. Jest Koran napisany no, prawdopodobnie pod dyktandem chrześcijan, którzy żyli w Mecce, z którymi Mahomet miał kontakt. Jego żona zresztą, wiadomo, miała wujka księdza w Mecce. I tam zresztą często pojawia się imię Pan, a nie Allah. W tych surach mekańskich i Allah zastępuje, jest w miejscu Pan, tak, po arabsku Rab, to dopiero w Medinie. Także są takie no, przypuszczenia, że Koran mekański no, jest, nie był antychrześcijański, nie nawoływał do zabijania, do likwidacji nowierców, do zmuszenia ludzi innych do przyjęcia islamu. Zresztą Mohamed sam, będąc w Mecce, był no, nielubiany, nie miał dużo zwolenników, działał tam przez 10 lat, miał raptem 100 ileś tam osób, to krewni jego, nie miał żadnej siły, żeby zmusić Mekańczyków do przyjęcia tej swojej ideologii. Zresztą oni mówili, że on opowiada bajki i tak dalej. Także a to właśnie ten werset pochodzi z tego czasu, kiedy Mohamedowi zależało na tym, żeby nie wiem, trafić do serca ludzi, tak, znaleźć posłuch u tych ludzi i dlatego no, mówi o pokoju. Zresztą Mekka była miastem wielonarodowym, tam byli Żydzi, byli chrześcijanie i tak dalej. I dopiero kiedy zamienił słowo w miecz, dopiero zaczęły się te tak zwane wersety miecza nawołujące do zabijania. I w ciągu 10 lat życia, który spędził w Medynie, zdążył podporządkować sobie całą Arabię. A przed tym jednego miasta nie mógł oczywiście przekonać, tylko zdobił znów mieczem, kiedy wrócił do Mekki.
Mekki i zniszczył wszystkie bóstwa Mekkańczyków, plemion mekkańskich w Kabie, w tym sanktuarium. I wtedy już jego wola została narzucona wszystkim. Zresztą w historii islamu jest to dokładnie podane, w jaki sposób różne plemiona się poddawały. I tak był taki rok delegacji tak zwany, gdzie przychodzili przywódcy plemion muzułman arabskich, przychodzili do niego, bo wiedzieli, że napadnie na nich, bo po kolei napadał na jedną plemię po drugim plemieniu i ustalał z nimi warunki poddaństwa. I tam nakładał na nich jakiś tam podatek, że tyle wędbudów musicie dać w ciągu 2-3 lat, a później przyjmiecie islam. Także tak było. Także jeśli ktoś w tym środowisku żył, jeśli religia to jest nauka obowiązkowa dla wszystkich, też dla chrześcijan, religia islamska, która wszędzie właśnie występuje dlatego jest tam człowiek osaczany cały czas w tym informacji o religii, która odgrywa tam główną rolę w życiu właśnie człowieka. I dlatego siostra Hatun właśnie pisząc o tym, że w piątek, to jest specjalne, w piątek, ja pamiętam takie sytuacje, że na przykład w niedzielę sąsiedzi robili pranie. Specjalnie prania robili w niedzielę i prania wisiały na sznurkach na dziedzińcu. No i jak przychodzi do nas goście, to nie było miejsca, gdzie przyjść. Po prostu robili to specjalnie w niedzielę, żeby, no widzi pan, takie historie bywają, żeby, a tu byli sąsiedzi, którzy mieszkali obok nas. No i ponieważ piątek jest to dniem wolnym dla muzułmanów, to oni oczywiście próbują w ten sposób też jak gdyby zmusić innych do uległości, do szanowania na siłę ich tradycji, ich zwyczajów. I to jest bardzo przykre, że na przykład siostra Hatun pisze o tym, że chciałaby w niedzielę chodzić do kościoła, ale w niedzielę była szkoła, były lekcje, musiała chodzić do szkoły, nie do kościoła. Także te plany robione w szkołach, to czasami to są specjalnie zrobione, żeby uniemożliwić chrześcijańskim dzieciom, prawda, praktykowania wiary, zepsuć ten układ rodzinny, prawda, bo każdy chce mieć dzień jakiś tam, nie wiem, święty spędzony z rodziną w kościele, tak ładnie, cała rodzina idzie, wraca do domu, siedzą, rozmawiają. No takiej możliwości na przykład nie ma. Rodzina idzie do kościoła, ale bez dzieci, bo dzieci są w szkole, prawda? Także to jest normalne na Bliskim Wschodzie. Chciałbym jeszcze zacytować takie dwa fragmenty z Koranu. Sura 5, werset 51. Nie bierzcie sobie za przyjaciół Żydów i chrześcijan. I sury 3, werset 110. Wy, czyli muzułmanie, jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi. Jakby pan profesor skomentował to w kontekście też życia tutaj, doświadczeń siostry Hatun, ale też tej sytuacji, gdzie ona mówi o rodzinie, która zachowała taką przyjaźń i uchroniła jej przodków w okresie Sejfo i będąc tam też była w sytuacji, gdzie syn, jeden z chłopaków w tej rodzinie pomógł. Czyli jakby, tak. Czy każde sumienie muzułmańskie jest ukształtowane tymi wersetami, czy jednak zdarzają się tacy muzułmanie, którzy zachowują się w sposób ludzki, humanitarny? Tak. Właśnie, to jest bardzo ważne zagadnienie. Można dzielić na różne grupy oczywiście, na grupy, które mają kontakt z Koranem, które potrafią czytać Koran, potrafią rozumieć Koran, bo mało kto rozumie. Słuchają kazan, słuchają przemówień tych duchownych muzułmańskich imamów, którzy mają dostęp po prostu do tej dałki, do tych środków i od muzułmanów, którzy nie mają dostępu, prawda? Którzy żyją w swoim środowisku, żyją na przykład na wsi, nie ma meczetu, nie ma telewizji, nie ma radia i tak dalej i żyją tak po swojemu. To są dwa różne muzułmanie. Ja sam pracowałem na wsiach u muzułmanów przez cały okres letni wręcz. I nigdy nie czułem, żeby oni byli nastawieni przeciwko chrześcijanom. Nigdy. Wręcz odwrotnie. Nawet czułem się, jak gdyby przez nich bardziej uprzywilejowany, bo jestem chrześcijaninem. A więc reprezentuję grupę, która jest bardziej wykształcona, która jest, nie wiem, ma jakąś ambicje i tak dalej. Oni czuli się naprawdę, jak gdyby, są klasą niższą, jak gdyby. Takie wrażenie miałem, pomimo że ja byłem młody, prawda, miałem lat 17-18, to czułem. Ale w tych wsiach, w których pracowałem, nie widziałem żadnego meczetu,
Nie było żadnego imamu, nie było żadnego zupełnie. Oni żyli po prostu zgodnie z sumieniem. I to byli naprawdę ludzie bardzo dobrzy. Przyznaję, że nawet uważam, że gdyby tam coś się stało, to by oni mnie bronili, tak jakby bronili swojego syna i tak dalej. Ale dopiero później zaczęły się te zmiany. Kiedy nastąpiła ta inwazja tych wszystkich satelitarnych, kiedy zaczęli ci imamowie wykorzystać te możliwości, I zaczęło się tak to przebudzenie, gdyby można powiedzieć. I niestety z tych telewizji często jest właśnie to, co Pan mówił. Nie bierzcie sobie przyjaciół wśród chrześcijan. Często na przykład obecnie w telewizjach arabskich, kiedy są święta Bożego Narodzenia, nawołują, aby nie składać chrześcijanom życzeń, bo to nie jest niezgodne z islamem. To znaczy, że jeśli składasz im życzenia, czyli gdyby uznajesz prawdziwość ich święta, a to jest, mówią otwarcie, gdzie jest prawo człowieka, prawda, gdzie jest to, co w Europie się szanuje, jest świętym, a tam niestety cały czas jest to przewałkowane. Dlatego jak ktoś na przykład chce być dobrym muzułmaninem w oczach, prawda, tych imamów, no to się do tego stosuje, prawda, że nie wolno i tak dalej. On uważa, że dobrze robi, bo tak Allah każe. Niestety to jest bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne, że oni uważają, że Allah tak od nich tego wymaga, a ci, którzy nie słuchają, bo nie mają dostępu, nie czytają, nie wiedzą, tylko słuchają sumienia, to postępują normalnie, tak jak ludzie po prostu pomagający się wzajemnie. Ale ci, którzy słuchają, niestety tych imamów czytają Koran, gdzie właśnie takie są wersety, bo na przykład nie wie, że taki werset był inny, że nie ma przymusu w religii. Na przykład on nie wie, albo nie słyszał, albo nie czytał, bo nie wie, tylko słyszy to, że Allah tak powiedział. Allah powiedział, no to skoro Twórca tak powiedział, a oni chcą być w porządku ze Stwórcą, czyli nie mogą pomóc, nie mogą. Zresztą zdarzały się bardzo często sytuacje takie, gdzie dziadek mi opowiadał, że często muzułmanin zdradzał sąsiad zdradzał sąsiada. No, są takie przypadki opisane w różnych książkach o ludobójstwie, gdzie świadkowie piszą właśnie o tym, że kiedy było zagrożenie, wiadomo było, że jak ich znajdą, to ich zabiją, to sąsiad na przykład kazał im chować w takim miejscu. Później sam zaprowadzał ludzi, tych katów, do tego miejsca, gdzie tu są chrześcijanie i ich mordowali. Oczywiście to jest podporządkowanie się zasadom islamu, zmusza tych ludzi, żeby tak postępowali. Po prostu, bo tak wymaga islam od tych ludzi. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, sumienie ma ważniejsze niż nauka Koranu, to wtedy postępuje zupełnie inaczej. Ale jeśli ktoś uważa, że nauka Koranu płynie bezpośrednio od Boga, no to wtedy niestety nie może być tolerancyjny dla innych, bo w Koranie kilkakrotnie jest napisane o zmuszaniu innych do przyjęcia islamu, o nakładaniu kary, o obcięciu rąk i nóg. Jest napisane w Koranie, dlatego jeśli ktoś uważa, że Allah od nich tego wymaga, będzie rozliczany, jeśli tego nie zrobi. Skoro miał okazję to robić, no ma to zrobić, tak? No i dlatego jest ten poważny konflikt. Nawet w Unii Islamu w tej chwili, bo są ludzie, którzy w tej chwili się wyłamują. Zaczynają ludzie po prostu analizować to, co jest napisane w Koranie i często krytykują właśnie te i są żądania, oczywiście uciekają ci ludzie stamtąd, żeby Koran jednak oczyścić od tych wersetów, żeby usunąć te wszystkie wersety, i miecza i o zabijaniu z Koranu, ale Koran jest jeden i to jest w tej chwili dylemat świata muzułmańskiego. Są tacy, którzy uciekali do Europy, nawet byli imamami, byli duchownymi, byli, nawet książkę taką mam jednego egipskiego intelektualisty, który pisał książkę, który był imamem i nawet napisze o tym, że miał ambicje cały świat islamizować. Ale jak zaczął Koran analizować i hadisy i tak dalej, to przestał w ogóle wierzyć w islam i napisał książkę Moje gorzkie doświadczenia z Allahem w Koranie. No i książka jest po arabsku. Oczywiście nie można kupić jej legalnie, tylko spod lady. Tak? Także to są właśnie te dylematy i chrześcijan, i tam jak samych muzułmanów. Także oni wymagają edukacji, ale niestety mi się wydaje, że jest za późno na to, bo już tyle spustoszenia zrobili, tyle zniszczeń dokonali, że w tej chwili trudno jest odbudować, trudno jest przywrócić ten stan, który tam kiedyś panował, kiedy na przykład na Jedwabym Szlaku, prawda, żyli w symbiozie wyznawcy różnych religii, manichejczycy, chrześcijanie, buddyści, jedna grupa miała świątynię, bo drugie grupy, prawda,
i ludzie jeździli tam, nikomu nie przeszkadzał. Oczywiście to ta era się skończyła z nastaniem islamu niestety i też właśnie ten jedwabny szlak został zamknięty, kiedy islam miał być narzucony. Tym ludziom, którzy tam żyli, już przestali po prostu się kontaktować ze sobą. Także to jest problem bardzo poważny, dla Europy również problem poważny. I właśnie siostra Hatton też ubolewa nad tym, że Europa nie jest świadoma, nie zdaje sobie z tego sprawy po prostu, co tam ludzie przeżyli, jak to wyglądało. Przecież całe miasta, ogromne metropolie zniknęły kompletnie. No, miliony ludzi, prawda, uniwersytety, środki nauki, rynku, wszystko zostało zniszczone całkowicie. Tak jak ten piasek zasypał te zabytki, te wszystkie, tak samo ta fala zniszczyła wszystko, co było piękne, zielone. Piękne, zielone, już jest tam pustynia właściwie w tych krajach. I ona o tym ciągle pisze, pani siostra Hatton, nawołuje, spotyka Europejczyków, ale mi się wydaje, że Europejczycy jakoś nie są gotowi ani rozumieć, ani słuchać takich słów. Po prostu oni żyją jakby w innym świecie, świecie idealistycznym takim, tak według nich. No i niestety to może być bardzo kosztowne dla Europy. Takie słowa mi się już przypomniały prezydenta Burgiby, muzułmańskiego prezydenta, który powiedział, że jeżeli Europa by się zamieniła ze światem muzułmańskim na 50 lat, to po 50 latach Europa stałaby się pustynią, a świat muzułmański stałby się kwitnącą oazą prawdopodobnie. Ale tak sobie myślę, czy jednak, no dzisiaj też widzimy, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie, czy to jednak nie jest tak, że należałoby mówić, że jedynym takim zasiewem w tym świecie muzułmańskim też jest jeszcze obecność właśnie chrześcijan, jest obecność Asyryjczyków, którzy żyjąc chociażby obok swoich sąsiadów, którzy są często im wrodzy, jednak mogą stać się ich sumieniem. Tak, nawiązując do tego właśnie, do tej pustyni, do tego ogrodu, to bardzo ciekawe jest to, bo mam w pamięci i też oglądałem filmy, gdzie na przykład sadzono drzewa. Przez całą noc młodzież chrześcijańska, asyryjska sadziła drzewa, duży teren i na drugi dzień już wszystko zostało wyrwane z ziemi. Muzułmanie po prostu to wyrwali. Są takie filmy. Ostatnio też oglądałem taki film, podobny bardzo do... Ciekawy to jest, że dzieją się te same rzeczy w różnych krajach, w których jest akurat islam religią państwową dominującą. Tak samo działo się w Pakistanie, gdzie indziej. I to oddaje na przykład sentencję, którą sformułował jeden francuski dziennikarz. Bardzo ciekawy. Będąc na Bliskim Wschodzie kilkanaście razy i poznał mentalność tych ludzi i napisał ciekawy artykuł, że chrześcijanie patrzą w kierunku morza. Życiodajne, morze ma życie, są ryby i tak dalej, a muzułmanie patrzą na pustynię. Chrześcijanie patrzą na zachód, w kierunku morza, a tamci patrzą na pustynię w kierunku Mekki, czyli pustynia. I to też miałem takiego przyjaciela, profesora z Iraku, który pracował w krajach arabskich, który opowiadał mi, na przykład jak tam urządzali jakiś tam wyjazd profesorski do różnych tam miejscowości, gdzie były drzewa, to oni po prostu gałązki drzewo wyrywali i robili na przykład narożnie, tak robili kiełbaski, robili piekli tam, mięso i tak dalej. I bez szacunku dla tych drzew. To jest ciekawe, szacunek dla zieleni, szacunek dla piękna, bo to są ludzie pustyni. Ludzie pustyni, którzy tam żyli i dlatego właśnie w Koranie jest to zachęta do tego, że raj to jest ogród, tak? Ogród dla człowieka pustyni to jest oczywiście marzenie, bo zawsze w ogrodzie jest wody, jest cień, jest tak dalej i to jest napisane w Koranie. Ja myślę, że Burgiba miał w pewnym sensie rację, bo brak szacunku dla tej roślinności, brak szacunku, brak po prostu, zresztą brak cierpliwości zresztą. Na przykład armiański lekarz, który wrócił do swojej miejscowości po studiach w Ameryce, do Turcji po ludobójstwie, spotykał, oczywiście widział same ruiny, tak same zniszczenia, to pytał jednego z swoich pacjentów, który był Kurdem, dlaczego wy nie pracujecie? Dlaczego napadacie na wioski chrześcijańskie, nie pracujecie? A jest to napisane, jest książka wydana. On mówi, pracować, siać,
trzeba najpierw orać ziemię, później siać, później pielęgnować, odchwaścić i czekać pół roku na plony, mogą być, mogą nie być. A jeden napad daje nam tyle, ile ziemia ta nam by dała. Po co mamy pracować? I trzeba nawozić i tak dalej. Także to jest właśnie to jest w mentalności tych ludzi, dlatego że oni, jak pisze Filip Hetty w swojej książce, jedna grupa napadała na drugą. No nie pracowali, po prostu żyli z napadów. To było tak, jak pisze Hetty, to był sport narodowy plemion arabskich. No oni napadali na siebie, prawda? I to jest, no niestety to pokutuje, dlatego jest postęp w Europie, bo ludzie tu pracują. Od początku pracują, wszyscy pracują, budują, jeden drugi kontynuuje pracę, jest ładnie. No a tam niestety, no właściwie nawet ta ropa, która w tej chwili daje dużo dochodu, sądzę, że no, nie gwarantuje, że to, co zostało zbudowane dzięki pieniądzom z tej ropy, będzie zachowane tak jak w tej chwili wygląda, czy tam te ogromne pałace, czy ogromne te wieże i tak dalej. Nie wiem, czy oni są w stanie w ogóle tego utrzymać na długą metę. Chciałem zakończyć takim pytaniem. Najpierw pamiętam takie przysłowie, o którym pan profesor mówił, że chyba ojciec pana profesora mówił, że nasz chleb jest gorzki, mówiąc o losie Asyryjczyków. Tak. Patrząc na życiorys siostry Hatun, na jej dzieło, widać tą gorycz, ale jednocześnie widać, że ona w swojej wierze znalazła siły do tego, żeby z tego wyjść. Jak by pan skomentował jakby przewidywania co do przyszłości Asyryjczyków, co do przyszłości chrześcijan na Bliskim Wschodzie, czy ta obecność zniknie, czy pojawią się takie inne postaci, które będą... Bardzo trudne pytanie, bo przyznaję, o tym ciągle myślę i analizuję to, co dziadek mówił, porównuję to, co zastałem sam w moim mieście, w mojej wsi, z tym, co jest opisane w książkach, jak ta kraina wyglądała kiedyś, jak teraz wygląda, to no niestety jest pochyła równa, tak idzie w dół bardzo mocno. Póki co chrześcijan coraz tam jest mniej, coraz mniej mają wolności, coraz mniej mają nadziei na to, że kiedykolwiek będzie lepiej. Nie mają siły po prostu przebicia. Błąd zrobili chrześcijanie wielki oczywiście, dlatego że otworzyli ramiona Arabom, muzułmanom, no bo były te podziały chrześcijańskie niestety bardzo mocno się zaznaczyły w IV-V wieku naszej ery, co dało te siły muzułmanom, żeby tam bez dużego oporu właściwie opanować te kolejne miasta. No, czy nam starcie sił, czy coś tam się zmieni na Bliskim Wschodzie, ja osobiście wątpię, przyznaję, że wątpię, bo ludzie właściwie stracili już nadzieję. To widać po tym, co piszą na przykład rodacy żyjący w Syrii czy w Iraku, po apelach, które mają. Właściwie tak, coraz więcej miejscowości zajmują inni. Jesteśmy wyrugowani cały czas stamtąd, rugowani. Coraz więcej ludzi myśli o wjeździe do Europy. Już właściwie jak gdyby nie ma siły, już nie ma determinacji, żeby nie ma nadziei, że kiedyś tam może być lepiej. Bo pokolenie obecne żyje o wiele gorzej niż pokolenie ojców. Ojcowie żyli gorzej niż dziadkowie. I tak to wygląda. Ludzie są naprawdę w tej chwili no, załamani, mogę powiedzieć. I mają żal właściwie do Europy. Na przykład z wizytą papieża, dzisiaj będzie wizyta papieża w Iraku, czytałem mnóstwo komentarzy. Nawet przyznaję, że trochę jestem zdziwiony, że w Polsce nie jestem na bieżąco z tym, co podaje telewizja czy gazety, ale na Zachodzie dużo o tym się pisze, dużo o tym się mówi. Dzisiaj słuchałem kilka nagrań rodaków, którzy udzielili na przykład telewizji niemieckiej, czy holenderskiej, czy szwedzkiej. Telewizje tam zwracają się do tych ludzi stamtąd pochodzących i pytają o cenę tej wizyty, czego oczekują. Prawda, jak oceniałem tę wizytę papieża w Iraku i ludzie opowiadają po prostu o tym. Przyznaję, że ich relacje są nieoptymistyczne. No, większość twierdzi, że za późno jest,
że właściwie już nie ma po co tam pojechać, bo co papież zostanie tylko ruiny, zostanie puste klasztory, zniszczone kościoły i tak dalej, co tam zostało. Właśnie mówiąc, że za późno. W każdym razie oddaję w tej chwili, przedstawiam nastrój, który panuje w tej chwili. Jest niestety, nie jest najlepszy nastrój. No ja ciągle waham się, ja osobiście waham się, bo mieszkam w Europie już długo. Czy Europa zapewni nam jakoś, nie wiem, warunki, żebyśmy mogli czuć się dobrze. Mi się wydaje, że to też jest nieosiągalne. Europejczycy jakoś zajmują się swoim podwórkiem, jakoś nie bardzo są gotowi, żeby słuchać, analizować, rozumieć. Ten wschód jest tak dla nich tak daleki, tak, i w ogóle jak gdyby, no, to jest inny świat. I to jest właśnie, to jest ten problem, że brak zrozumienia, brak współczucia. I stąd siostra Hatun to, co robi, uważam ją za bohaterkę po prostu, bo ona potrafi, jest bardzo uparta. Potrafi zapukać do wszystkich drzwi, potrafi każdego przekonać. Na przykład tutaj opisuje historię jakiegoś biznesmena, który miał wielką fabrykę, nie wiem co za fabryka, i zawsze pomagał i finansowo, i poszedł do niego prosić o pieniądze, i mówi, że nie dam. No i po chwili, kiedy uśmiechnął się, powiedział, ale zatrudnię 5 000 absolwentów twoich szkół. No i będą mieli pensję, będą mieli pracę, będą mieli jedzenie. 5 000, ona budowała 7 szkół, siostra Hatun. Także brakuje determinacji u niektórych, bo problemy osobiste i rodzinne często nie pozwalają człowiekowi rozwinąć skrzydeł, żeby zapukać. Ja sam mam ten problem, naprawdę. Co mam robić, żeby pomóc tamtym ludziom? Czy wystarczy mówić, pisać i tak mało kto czyta, mało kto reaguje? Czy zapukać do drzwi i prosić o pomoc finansową? No w tej chwili mamy taką szansę, że grupa przyjaciół polskich, która próbuje pomóc, chcemy fundację założyć i może tam zapukamy do drzwi, może będzie można. I przyznaję, że ludzie wschodu, chrześcijanie wschodu, gdyby wiedzieli, że Europa dba o nich, że Europa współczuje im, że łączy nas wiara, to byłoby dobrze, ale niestety to też jest luksusem, można powiedzieć, bo w Europie też wiara zatraciła swoją moc. W Europie, ludzie na wschodzie to czują, że Europa odeszła od religii. Właściwie religia jak gdyby nie jest już wystarczającym powodem, żeby wspierać prześladowanych z powodu tej samej wiary, w którą wierzą Europejczycy. No jak gdyby to jest, zresztą w Europie to ten model, osobista sprawa, prawda? Wiara to jest rzecz osobista. Tam nie ma takiej rzeczy osobistej. To jest religia społeczna, religia kraju. I stąd jest to podejście zupełnie inne. Tam religia łączy. Na przykład pamiętam na targach, kiedyś pracowałem w Poznaniu, przyjechała delegacja chyba syryjska. Jeden z nich był chrześcijaninem. Co on robił? Siedział w pawilonie na krześle i eksponował krzyż. Tak, żeby wiedzieli, że tam są chrześcijanie. Powiedziałem, tego nie rób, bo i tak mało kto to rozumie. Nawet będzie to odbierane negatywnie. Dlaczego? Niech wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami jak oni. Mówię, no zobaczysz, siedź tutaj 2 godzinki, nikt do ciebie się nie odezwie. Mało kto. No, i faktycznie siedział z krzyżem, prawda, tak, na targach. No i mało patrzyli, to dobrze chodzili. Tam, to gdyby widzieli Europejczyka, to by go całowali. To ja sam pamiętam takie sytuacje, gdzie na przykład widziałem kiedyś w kościele naszym Rosjan, no była 3 Rosjan, poszła do kościoła naszego w moim mieście. To dosłownie wszyscy, no każdy chciał ich zaprosić do domu. Od razu ludzie między sobą zaczęli się bić, a ja chcę ich zaprosić do domu, do siebie na obiad. No to jest ta więź właśnie, tego w Europie nie ma. Niestety. To co zrobić, żeby to było? Zmobilizować właśnie. Czytać tą książkę. Ja myślę, że ta książka jest tak pięknie pisana, jest tak przedstawiana, życiowa książka, trafi do sumienia każdego. Bo siostra Hatun pisze o rzeczach, które widziała, które przeżyła. Pisze o rzeczach prawdziwych. To nie są historie wymyślone, to są fakty. To są fakty i ona pisze, jak reagują ludzie, kiedy ona o tych faktach im mówiła.
faktycznie jest reakcja pozytywna, dlatego ona działa naprawdę na szeroką skalę. Jest optymistycznie nastawiona, bo coraz więcej ludzi pomaga jej działalność, bo trzeba trafić do ludzi. Ludzie nie mają czasu myśleć, ale jak tam puka, rozmawia, opowiada, to ludzie po prostu wystarczy się skoncentrować. I w tej książce jest takich właśnie sytuacji bardzo dużo. Opowiada o losach biednych dzieci, opowiada o tych, którzy zostali w kościele podczas nabożeństwa atakowani i zabijani. No, opowiada o rzeczach, które budzą wyobraźnię. Dlatego uważam, że czytanie tej książki naprawdę, jeśli ktoś się skoncentruje i ktoś spróbuje jakoś tym i troszeczkę izolować się od tego życia materialnego i czuć, wyobrazić sobie te sytuacje, które pisze siostra Hatun, to na pewno zareaguje pozytywnie. I tego sobie wszyscy życzmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Woo!